tam około 5000 ludzi zostało włączonych w struktury AK i tym stali się żołnierzami Armii Krajowej. W sierpniu 1944 roku formalnie Kazimierz Mirecki stał się zastępcą komendanta podokręgu rzeszowskiego Armii Krajowej pułkownika Kazimierza Kutka. W sierpniu 1944 roku, kiedy na teren Rzeszowszczyzny wkraczała Armia Czerwona, Kazimierz Mirecki postanowił odłączyć struktury narodowe od struktur Armii Krajowej. Zakazał żołnierzom Sił Narodowych brania udziału w akcji burza jako jego zdaniem działaniu zbyt ryzykownemu, co okazało się później uratowało struktury konspiracji narodowej przed zniszczeniem AK, która ujawniła się przed wkraczającymi Sowietami, prowadziła działania na rzecz wkraczającej tutaj Armii Czerwonej. Została natychmiast rozbita przez NKWD, znaczy może nie właściwie można powiedzieć, że do grudnia 1944 roku została rozbita i w styczniu rozwiązana. Natomiast Mirecki w sierpniu już wydał pierwsze rozkazy nakazujące wydzielić okręg ze struktur Armii Krajowej. Jeszcze nie było to formalne wydzielenie, raczej takie nieformalne. I rozpoczął odbudowywanie struktur konspiracji narodowej. W lutym 1945 roku nawiązał kontakt z Komendą Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i w ten sposób powołał do życia Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Rzeszów. Ten okręg wówczas nosił kryptonim SAN. On w tych strukturach funkcjonował mniej więcej do lata 1945 roku. I ten okres był to okres, kiedy struktury narodowe były bardzo silne, kiedy funkcjonowała tak zwana komenda oddziałów leśnych, o której zaraz wspomnę, licząca ponad 500 żołnierzy w oddziałach zbrojnych, było to około 5 oddziałów partyzanckich. Trwały wówczas walki intensywne przeciwko siłom reżimu komunistycznego, przeciwko siłom sowieckim, przeciwko ukraińskiej powstańczej armii i równocześnie trwała odbudowa struktur terenowych w postaci obwodów i także nowej struktury, czyli inspektoratu NZW. W latem 1945 roku ta struktura została rozwiązana tak naprawdę i struktury NZW rozpadły się, zachowany został tylko szkieletowy sztab. W tym czasie komendę obwodu objął Józef Sałabun, pseudonim Grom, którego Państwo widzą w środku. Józef Sałabun był zwolennikiem legalizacji Stronnictwa Narodowego, czyli tej partii, która funkcjonowała w konspiracji i dążył do rozwiązania sił zbrojnych, sił wojskowych, czyli NZW i ujawnienia tak naprawdę Stronnictwa Narodowego, włączenia go w życie państwa, legalne życie państwa. Oczywiście komuniści tego nie dopuścili, ale w efekcie te struktury, tak wspomniałem, zostały mocno osłabione. Grom wyjechał do Gliwic i w październiku na krótko objął, właściwie w listopadzie, dowodzenie na okręgiem rzeszowskim objął Piotr Woźniak. To było, w listopadzie było wiecie formalne, natomiast tak naprawdę mówił tutaj od stycznia 1946 roku. Piotr Woźniak, kim był Piotr Woźniak? Piotr Woźniak pochodził z Kresów, był w stopie kapitana. W czasie okupacji niemieckiej prowadził dwójkę, czyli wywiad w obwodach, w okręgu, przepraszam, Tarnopolskim Armii Krajowej. Był bardzo zasłużonym żołnierzem Armii Krajowej, nie związany zresztą z formacjami narodowymi. W 1945 roku przybył do Jarosławia, nawiązał kontakt ze strukturami NZW, został szefem wywiadu na krótko, a potem właśnie awansował do stopnia komendanta, objął funkcję komendanta okręgu. Okręg wówczas nosił kryptonim Dniestr. I ten okręg nastąpił intensywny proces odbudowy struktur okręgu, stworzono specjalną formację pogotowia akcji specjalnej, stworzono również tak zwane odnowa inspektoraty, 4 inspektoraty NZW, przede wszystkim 3, tutaj trzeba wspomnieć, inspektorat Janina, który funkcjonował w wschodnie tereny, prawda, regiony Przemyśla, Jarosławia, inspektorat Hańka, czyli powiat łańcucki, niżański, przeworski, który właśnie z siedzibą w Leżańsku. Inspektor Maria obejmujący tereny powiatów Mielec, Tarnobrzeg, Dębica i bardzo krótko funkcjonujący inspektorat Zofia, który tak naprawdę był w strukturach okręgu Dniestr przez 20 dni, czyli obejmował tereny okolicy Sandomierza. Poproszę koniec slajdu. Na czele tych struktur stanęli inspektorzy. Tutaj widzą Państwo fotografię dwóch
kilku inspektorów, czyli inspektorat Maria po lewej stronie, Władysław Bąkowski, były komendant okręgu, prawdopodobnie krótko komendant okręgu NSZ-u jeszcze w czasie, powiedzmy, jesienią 1944 roku odtwarzanego okręgu NSZ-u. To jest tak naprawdę tylko jako właściwie ciekawostka. On od stycznia 1946 roku kierował inspektoratem Maria, no i po prawej stronie postać właśnie już dzisiaj wymieniona, Ludwik Więcław, pseudonim Śląski, Kłos, człowiek, który dowodził inspektoratem Hanka, najsilniejszym spośród tych wszystkich przeze mnie wymienionych inspektoratów, człowiek, który mieszkał w Leżańsku. I tutaj stąd właśnie dowodził tymi strukturami NZW. Proszę Państwa, poza tym, że Więcław był tym inspektorem, pewnie także inne funkcje, był tak naprawdę prawą ręką Woźniaka, sztab, tak zwana komenda, tak naprawdę składała się z tych dwóch osób. To były dwie osoby, które dowodziły całym okręgiem. Piotr Woźniak i Ludwik Więcław. Ponadto Ludwik Więcław był również prezesem Stronnictwa Narodowego w powiecie łańcuckim. Stronnictwo Narodowe funkcjonowało nadal. To tworzyło osobny okręg, także Więcław pełni funkcję zarówno w tym siedzibie wojskowym, jako komendant Piotra Hanka, jak też jako właśnie oficer organizacyjny okręgu Stronnictwa Narodowego i właśnie prezes obwodu łańcuckiego, powiatu łańcuckiego Stronnictwa Narodowego. Proszę, pewien slajd. Skoro już mówię o Stronnictwie Narodowym, chciałbym sobie pokazać dokument znaleziony ze archiwum Więcława z kryptonimami tych struktur Stronnictwa Narodowego, no a zatem Ludwik Więcław pełnił funkcję C3, kierownik Wydziału Organizacyjnego, prawda, kryptonim B5, kierownik, prezes powiatu łańcuckiego. Proszę Państwa, i tutaj też widzą Państwo, jak wyglądała ta struktura, ile powiatów obejmowały struktury Stronnictwa Narodowego i mniej więcej w tych samych powiatach mieściły się struktury Narodowego Zwiększenia Wojskowego. Proszę dalej. Kolejną osobą, której koniecznie trzeba wymienić, jest oczywiście major Franciszek Przysiężek, pseudonim ojciec Jan, dowódca w 1945 roku tak zwanej komendy oddziałów leśnych, później od sierpnia 1945 roku wyjechał na Pomorze, chciałby on dowództwo okręgu pomorskiego Narodowego Zwiększenia Wojskowego. Tutaj mają Państwo zdjęcie sygnalistyczne z 1946 roku po aresztowaniu go wykonane w Warszawie, jak widać. Proszę Państwa, Franciszek Przysiężek miał dowodzenie komendą oddziałów leśnych. Był to specjalny pion 1945 stworzony, który został powołany do koordynacji działań oddziałów partyzanckich NZW. Najbardziej znanym zdarzeniem, może nie jeszcze dalej przy ten slajd. Podlegały Przysiężakowi kilka oddziałów partyzanckich, z czego najbardziej istotne są oddziały dowodzone przez tych trzech żołnierzy. Po lewej stronie Wołyniak, Józef Zadzierski, postać najbardziej znana, myślę, na ziemi leżańskiej, człowiek, który był na pewno bez wątpienia postacią wybitną jako żołnierz, jako dowódca, postacią również tragiczną, który popełnił samobójstwo w 1946 roku, pod koniec 1946 roku. Bardzo ciekawa postać, zresztą tutaj odsyłam Państwa do publikacji pana Dionizego Garbacza, prawda, poświęconej Wołyniakowi. Myślę, najlepszy dotychczas biografia tej osoby. Wołyniak dowodził oddziałem partyzanckim, który funkcjonował od 1944, już tak naprawdę od jesieni do 1947, potem ten oddział został objęty przez Adama Pusza i funkcjonował aż do 1950 roku, kiedy został rozbity w Obławie w Lasach Janowskich. Pośrodku Stanisław Pęczar, Majka, jeden z żołnierzy również podległych Krzyżniczakowi, jego oddział został oddział Brenna Niska, był zresztą przez krótki czas komendantem obwodu NZW Nisko. Jego oddział został rozbity w czerwcu 1945 roku do wynarcia przez NKWD, miał przez 17 żołnierzy NZW. I po prawej stronie Bronisław Gliniak, pseudonim Radman, człowiek, który dowodził również oddziałem partyzanckim, głównie działający przeciwko ukraińskiej powstańczej armii w ramach komendy oddziałów leśnych, między innymi w rejonie Jarosławia, między innymi sławił się obroną, uratowaniem wsi Biązownica w kwietniu 1945 roku przed atakiem ukraińskiej powstańczej armii. Proszę Państwa, jeszcze były inni, proszę kolejny slajd. Osobą, o której też należy wspomnieć, był inny z dowódców
partyzantki narodowej, Tadeusz Gajda, przedtem Tarzan, człowiek, który dowodził oddziałem partyzanckim w rejonie Tarnobrzega. Po prawej stronie jest jego ojciec, który był jego zastępcą. Pokazuję tych ludzi także dlatego, że oni w 1946 roku objęli np. struktury pogotowia specjalne, zatem te oddziały partyzanckie zostały przereformowane w strukturę bardziej elitarną, nazwijmy to, mniejsze grupy doskonale, które miały wykonywać działań dywersyjnych, sabotażowych, chronić struktury, zdobywać finanse, prawda? Gajda objął właśnie strukturę pogotowia specjalnej, PAS, objął dowodzenie inspektoratem PAS-u Maria. Natomiast jego ojciec był szefem sztabu. Proszę o zdjęcie. Jeszcze dwa zdjęcia tej samej osoby. Tym razem już właśnie bardziej z tego okresu. Tutaj po lewej stronie Gajda. W 1945 roku on był jako żołnierz Wojska Polskiego, tego komunistycznego. On na krótko wstąpił do Wojska Polskiego, po czym zbiegł stamtąd, gdy się okazało, że są aresztowania. Jak bardzo dużo tych żołnierzy zresztą w tego okresu narodowych. I po prawej stronie właśnie z 1946 roku fotografia, kiedy już jest dowódcą pogotowia akcji specjalnej. Obaj ci ludzie, czyli ojciec, się zostali aresztowani przez UB w 1946 roku w sierpniu, następnie skazani na karę śmierci i straceni. Proszę, kolejne zdjęcie. I kilka innych osób, których warto tutaj wspomnieć. Tadeusz Rejman po lewej stronie, dowódca, szef wywiadu w oddziale Wołyniaka. Stanisław Białkowski, co do Tomek, tutaj w górnym rzędzie, drugi od lewej. To był jeden z żołnierzy i komendant przez krótki czas tak zwanej drużyny studentów. Była grupa młodzieży z gimnazjum i liceum w Wyżajsku, która podlegała bezpośrednio Ludwikowi Wincławowi. Oni byli uzbrojeni, nie na stałe, tylko mieli magazyn broni i pełnili funkcje, powiedzmy, pomocnicze przy tych formacjach zbrojnych. Później zostali zaangażowani właśnie w działalność pogotowia akcji specjalnej. Proszę Państwa, no była taka właśnie, to jest taka w sumie ciekawostka, że ta młodzież gimnazjum imienia Wrocława Chrobrego była tutaj mocno zaangażowana w działalność w strukturach narodowych, warto o tym pamiętać, drużyna studentów. Dalej Bolesław Usow, pseudonimowa, człowiek, który był w oddziale Wołyniaka, przepraszam, w oddziale ojca Jana, na bitwie pod Portem Wzgórzem, na Portem Wzgórzu dowodził właśnie tym oddziałem. Pod nieobecność Przysiężniaka, później był komendantem obwodu NZW Jarosław. Tego się już właśnie w jego życiu się raczej rzadko wypełnienia, warto to też pamiętać. Potem, kiedy Mirecki został komendantem, został awansowany do komendy głównej, on został jego adiutantem, prawda, więc tak naprawdę był przez krótki moment człowiekiem w komendzie głównej. Stanisław Słoma, jego następca w 1946 roku, właśnie w tej nowej strukturze organizowanej przez Piotra Woźniaka, bo Usow w 1945, Słoma w 1946 kierował obwodem Jarosław, niżej Władysław Flisek, w 1945 roku komendant obwodu Mielec, były oficer NSZ, człowiek, który o wielkim talencie organizacyjnym tak naprawdę stworzył najsilniejszy obwód NSZ w rejonie województwa rzeszowskiego. I Edward Bednarski, podziemski, znany również jako ogrodnik, człowiek, który był, powiedzmy, duchowym przywódcą, nazwijmy to, tych działań, okręgu narodowego, mieszkający w Jarosławiu, prowadzący tam właśnie, był ogrodnik, tak, o którym właśnie wspomniałem, i jednocześnie pełnił funkcję szefa propagandy okręgu NZW Rzeszów. Również został aresztowany w 1948 roku i zatłuczony na śmierć prawdopodobnie w więzieniu zaporoszowskim. Proszę, kolejny slajd. Proszę Państwa, oddział Radwana, zdjęcie mało znane, niepublikowane dotychczas, Bronisława Gliniaka. Właśnie to są żołnierze, którzy brali udział w walkach w Piązownicy w 1945 roku przeciwko ukraińskiej powstańczej armii. Widzą Państwo, byli umundurowani. Proszę, to jest zdjęcie. I oddział Wołyniaka, 1946 rok prawdopodobnie, lub jesień 1945 roku. Na co warto zwrócić uwagę, zawsze proszę zwrócić uwagę na dolny rząd tych leżących, wszyscy uzbrojeni tak naprawdę broń maszynową, jaka była potężna siła ognia tej grupy. Oddział Wołyniaka był tyle ciekawy, że prowadził te działania w sposób czysto wojskowy. On wielokrotnie brał udział w walkach z KBW, gdzie ostrzeliwał z moździerzy, prawda, oddziały komunistyczne.
Także można powiedzieć, że to taka partyzantka w czystej formie, prawda? Nie na niektórych grup partyzanckich, które były częściowo osadzone w terenie. Ten oddział był czysto wojskową grupą bitną, ponoszącą straty, zadającą straty. I tu widać właśnie siłę ognia, sztandar również na dole z orłem. No tak jak powiedziałem, Wołniak, ranny w rękę, załamany psychicznie w 1946 roku, w grudniu, strzelił sobie w głowę. No i jego grup znajduje się teraz w Tarnaco. Proszę, kolejny slajd. Tutaj fotografia po aresztowaniu już po rozbiciu komendy okręgu NZW Rzeszów, wykonana w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, przedstawiająca broń zgromadzoną przez NZW i wydobytą przez UB. Ta broń między innymi była przechowywana w klasztorze w Leżańsku. Zresztą klasztor Leżański bardzo wspierał działania konspiracji narodowej, tam odbywały się odprawy, tam przechowywano przez jakiś czas archiwum. Dosłownie w podziemiach, w trumnach tam ukrywano broń, więc to też warto o tym pamiętać. Przed bitwą pod Kurówką to zakonnicy klasztoru właśnie w Leżańsku odprawali mszę świętą na 3 maja 1945 roku. A z tyłu widzą Państwo osoby aresztowane. Proszę, nie jest slajd jeszcze. Proszę, ten slajd. W powiększeniu od lewej strony Józef Werfel, człowiek, który był magazynierem broni, generałowym magazynie broni oddziałów narodowych. Edward Gryblewski, przyzwany Ostoja, pierwszy dowódca komendy oddziałów leśnych. Jeszcze zanim przysięgł objął dowodzenie, przez jakiś czas dowodził Gryblewski. Państwo wiedzą, prawda, być może z nami historię przysiężniaka, to, że jego żona, będąca w ciąży, została zastrzelona przez funkcjonariuszy UB. Przysiężniak nie do końca chciał się angażować w działalność NZW po okupacją sowiecką, ale właśnie ten fakt, że jego żona została aresztowana, zabita, wpłynął na jego postawę. Piotr Woźniak pośrodku, komendant okręgu NZW, dalej Franciszek Przysiężniak i na końcu w prawej stronie Ludwik Więcław, czyli komendant inspektora Hanka. Wszyscy oni zgrupowani w jednej grupie. Proszę Państwa, z tych osób Ludwik Więcław został stracony po okrutnym śledztwie. Jego postawa w śledztwie była bardzo godna. Nie wsypał nikogo praktycznie. Opierał się przed zeznaniami i za to został właśnie zamordowany. I do dzisiaj nie wiem, gdzie jego szczątki się znajdują. Natomiast pozostali przeżyli. Przysiężniak spędził wiele lat we Wronkach, Woźniak również, tak samo jak Grzybleski i Werfel przynoszył, nie pamiętam, jakiego biorę. Także wszyscy oni przeszli przez katownię Urzędu Bezpieczeństwa i byli sądzeni i skazani w więzieniach, przebywali. Proszę, ten slajd. Proszę Państwa, najbardziej znanym wydarzeniem jest związane z działalnością NZW na Wszczyźnie, jest przede wszystkim bitwa pod Kurówką, prawda? Jest to takie sztandarowe wydarzenie. 6 maja 1945 roku oddziały jest koncentrowane w rejonie Ożanny i Tarnawca. Zostały zaatakowane przez grupę KWD. Stoczyły całodniowy bój zwycięski, zabijając według różnych źródeł, prawda, od 25 do prawie 60 żołnierzy sowieckich. Tutaj ja tylko zasygnalizuję pewne ciekawostki, ponieważ ta bitwa jest, myślę, dość dobrze znana, nie będę tutaj mówił o niej zbyt dużo. Odsyłam do Dionizego Garbacza na przykład i odsyłam również do książki, przede wszystkim do tej książki, do publikacji pana profesora Grzegorza Motyki, publikacji stosunkowo nowej, w której opisałem tę bitwę. Na Biały Polak popłamał ten tytuł tej książki. On tam właśnie ustala tą datę zabitych Sowietów na 26 ludzi. Tutaj widzą Państwo fotografię oddziałów NZW, a tak naprawdę dezerterów z Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego, którzy w kwietniu zbiegli z koszar i wstąpili, przeszli na stronę podziemia. To między innymi warto pamiętać, że te formacje komunistyczne, ci ludzie zostali przesłani do walki z podziemiem w 1945 roku, oni zdezerterowali, przeszli na stronę podziemia i to oni walczyli między innymi pod Kurówką przeciwko Sowietom. Taka ciekawostka. Również widać, że zostali uporowani karni żołnierze. Proszę, ten slajd, to jest zdjęcie 3 maja w rejonie Ożany. Ja Państwu chciałbym pokazać taką ciekawostkę, bolesną, myślę, dla